Best for kompost zalety i wady. Cześć. Nazywam się Alfred Grant, Ten film Best Fosol opowiada o zaletach korzystania z kompostu, ale także o zagadnieniach, które należy wziąć pod uwagę, produkując lub stosując kompost na polach lub w szklarni. Na końcu filmu znajdziesz dodatkowe informacje na ten temat. Proszę rozważyć obejrzenie również innych filmów Best for Soul na temat kompostu i innych tematów związanych ze zdrowiem gleby. Kompost jest produktem powstałym w wyniku mikrobiologicznego rozkładu materii organicznych w warunkach tlenowych. W zależności od metody kompostowania, wielkości, intensywności operacji i materiału wejściowego można wytwarzać szeroki zakres kompostów o różnych właściwościach. Chociaż kompost ma szeroki zakres korzystnych właściwości, w zależności od surowców, warunków produkcji i przechowywania ograniczeń formalnych i prawnych, należy wziąć pod uwagę zalety i wady stosowania w produkcji kompostu. Jedną z największych zalet kompostu jest duża ilość zawartej w niej materii organicznej. Zawiera on szeroką gamę drobnoustrojów, zwiększa zdolność zatrzymania wody w glebie, magazynuje węgiel i dostarcza substancje humusowe. Poprzez dalszy rozkład stanowi on pożywienie dla mikroflory glebowej i powoli udostępnia roślinom składniki odżywcze. Materia organiczna zwiększa także stabilność agregatów glebowych. A tym samym zwiększa infiltrację wody i dostęp powietrza. Kompost ma bardzo dużą różnorodność mikrobiologiczną. Są to grzyby, bakterie i pierwiotniaki, które pełnią wiele funkcji w glebie. Działają jako pomost między korzeniami roślin a fazą mineralną gleby. Mobilizują składniki odżywcze i tworzą agregaty glebowe. Są także ważnym promotorem jednej z najważniejszych cech kompostu. Ograniczenie występowania chorób przenoszonych przez glebę. Choroby przenoszone przez glebę stanowią ogromne zagrożenie dla rolników i ogrodników. Kompost może odgrywać znaczną rolę w ograniczeniu występowania tych chorób. Odpowiedzialne są za to właściwości biologiczne, a także chemiczne i fizyczne kompostu. Te trzy czynniki są ze sobą powiązane a kompost ma bezpośredni lub pośredni wpływ hamujący na choroby przenoszone przez glebę. Bezpośrednimi skutkami stosowania kompostu jest rywalizacja drobnoustrojów o przestrzeń życiową, substancje odżywcze i humusowe, a także produkowane związki toksyczne i substancje lotne lub pasożytnictwo na organizmach chorobotwórczych. Pośrednimi skutkami stosowania supresyjnych kompostów jest zdrowy wzrost roślin, zmniejszony stres roślin, indykowana odporność roślin i ulepszona struktura gleby. Ogólnie rzecz biorąc, kompost nie jest środkiem ochrony roślin, ale może być bardzo pomocny w zmniejszeniu presji ze strony chorób przenoszonych przez glebę. Kolejnym pozytywnym efektem stosowania kompostu jest poprawa dostępności składników odżywczych. W zależności od temperatury gleby i zawartości wilgoci, uwalnianie składników odżywczych następuje przez rozkład materii organicznej, a także uruchomienie składników pokarmowych ze związków mineralnych w glebie, co ma znaczny wkład na odżywianie roślin. Wszystkie te pozytywne efekty wynikające ze stosowania kompostu składają się na bardziej odporną glebę. Oddziaływania spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi, uprawą gleby, a także stosowaniem pestycydów są mniej negatywne dla gleby, a w konsekwencji dla roślin. Wszystkie te pozytywne efekty kompostu wiążą się również z pewnymi wyzwaniami. Numer jeden to dostępność kompostu pod względem ilości, dawkowania i jakości. Bardzo ważne jest, aby wybrany kompost był zweryfikowany pod kątem pozytywnych właściwości, zarówno poprzez wewnętrzną, jak i zewnętrzną kontrolę jakości. Podstawowymi analizami niezbędnymi do oceny jakości kompostu są jego właściwości fizyczne i chemiczne takie jak pH i przewodnictwo elektryczne lub poziom zasolenia. Konieczne są analizy chemiczne pod kątem zawartości składników odżywczych, a także metali ciężkich, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy pewni, które surowce zastosowano w produkcji. Najważniejsze analizy dotyczące produktów to te dotyczące patogenów. Testy różnorodności drobnoustrojów lub funkcjonalnych grup drobnoustrojów stają się teraz coraz bardziej atrakcyjne. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę produkcję płynnych frakcji kompostu. Nawet jeśli nie wszystkie mikrotworzywa sztuczne można znaleźć gołym okiem, proste sprawdzenie chałty kompostu po deszczu może dać wyraźne wrażenie, ile szkła, plastiku, metalu, lub innych zanieczyszczeń znajduje się w kompoście. Inną wadą kompostu jest to, że jest on nieporęczny i ciężki, dlatego też przeładunek, produkcja, transport i zastosowanie na polu wymaga sprzętu o dużej wytrzymałości. Zastosowanie kompostu daje szeroki zakres korzyści dla zdrowia gleby i wielu jej właściwości, ale jak zawsze wiele czynności przygotowawczych należy wykonać wcześniej, aby uzyskać wszystkie korzyści i zmniejszyć wady. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat kompostu, odwiedź stronę Bestwłosol, na której można znaleźć dodatkowe informacje.